Witam Was w dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie, jesteśmy w sklepie. Zaczynamy sobie nową serię Top 10 polskich modów tygodnia. Nie żeby ktoś mówił, że ściągam nazwę, bo ja nie znam kogoś, kto ma taką nazwę polskich modów tygodnia. No i lecimy sobie, nie przedłużając. Ja sobie idę, zaczniemy sobie od ciągników. To mamy pobraną sobie paczkę z zatorów. No i na przykład w tej paczce jest taki trzypek. Sobie go kupimy, a w żółtych barwach. Konsola ładowacza. Uponki, jakie sobie weźmiemy. Albo wezmę, że takie. Dobra, nie będzie taki i zakupimy sobie. Tu mamy jeszcze 40. I pierwsze sobie pokupujemy, a później będziemy testować. Ustawiamy jakieś silnika są. Które weźmiemy sobie 40-11. Tu jest tył. Ustawiamy na kąt. No dobra, zostawimy sobie od ruszusa. Obciążniki takie. Kolor zielony, tu czarny, może taki zostać. Fajnie, że już widzę pierwsze, co się kolory nie zmieniają. Nie wiem czemu. Dobra, już mam drugi mod. Jeszcze sobie zakupimy takiego zetora. Konfiguracji nie ma chyba żadnej. I jeszcze z takiego z większych. Może dojdą te mody na mod huba. Dobra, kupujemy. I przechodzimy tu. Tu mamy sobie przyczepkę. Taką autosankę. Na kolorach tu czerwone. Zielone muszą być. No damy zielone. Można sobie dać pokrywę, a damy bez pokrywy i mamy kolejnego modzika. Przechodzimy do pługów. Do pługów mamy lampkena dwuskipowego. Zakupimy sobie taki fajny pług bez żadnych konfiguracji w kultywatorach. No tu mamy drony, a weźmy sobie drony trójki. To wszystko z tego modpaku i kultywator od Unii 4-metrowy i mamy jeszcze sobie momencika. Bo niech będzie zielony. Nie, taki nie. To jaśniejszy, o taki. Dobra. Przechodzimy do opryskiwaczy. I tu mamy opryskiwacz od Unii. W takich kolorach sobie weźmiemy. Tablic rejestracyjnych nie ustawiam, bo nie chcę mi się z tym grzebać, bo nie chcę jakiegoś długiego filmu robić. No i tu mamy raz, dwa mody. 3, 4, 5. 6 modów mamy na razie. Czekajcie, bo jeszcze mam siernik, amazonkę. Nie, zwykły damy. Kabla. A damy barierkę. Te wałki, żeby to trochę wyrównały. Bez ścieżek. Kupimy sobie go. Skrobiarki mamy. Skrobiarkę od Kromy. Weźmiemy sobie ją. Przyjmijmy raz, dwa. Żółta paczka jest dzisiaj jedna. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć modzików. Bo zapomniałem o jednym. Tylko nie ma.
kombajnem. Polski bizon. Nie wiem, czemu o nim zapomniałem, ale... Oczywiście tych maszyn nie będziemy testować. Tylko będę wam je pokazywał. Tak, i zakupimy sobie. Mamy sobie 10 modów. Weźmiemy sobie 3 pyka. Odpala dość fajnie. O, nawet Color IC jest. Czyli... Nie działa. A, to szkoda. Ja myślałam, że będzie działał nam, ale panem nie są to jakieś mega fajnie zrobione. Po prostu szkoda nie działa. A na takim przypadku możemy sobie pobrać. Środek fajny, dźwięki też. Dobra. No ale myślę, że wszystko fajnie, tylko jeszcze panel IC. A 40? Ktoś tak zrobił byle jak. Ten mod jest bardzo słaby, bo tu pisze Ursus, znaki na znaku, jakiś zator jeszcze. W ogóle nie słuchajcie, to jest 40, czy w ogóle 60 dźwięk. To jest prawdopodobnie od John Deere'a, albo od Massey'a Ferguson'a. Dobra. Idziemy dalej do zatora. Trochę tylnie koła. Coś ze mnie tak. No ale tak to dobrze jest. I jeszcze coś, tu jakieś problemy? Nie, pan IC nie działa. No ale tak to za to fajne, tylko pan IC nie działa. Przechodzimy do Ursusa 1134, też z tej paczki. Pan IC też nie działa, a tak to chyba wszystko jest dobrze.